Przyznam się do pewnej słabości. Otóż uwielbiam góry. Uwielbiam od kiedy pamiętam. Czy to bieszczadzkie, długie, długie szlaki, długie wędrówki, czy to urwiska w Tatrach, czy krucha skała, ale i potężne dystanse w Dolomitach. Zawsze w górach czuję się w sposób niezwykły. Niezwykłe jest to, kiedy się tam wejdzie, każdy moment praktycznie. Czy to, kiedy wchodzimy na górę z wysiłkiem, czy kiedy schodzimy z niej. Czasem też z wysiłkiem i to często jeszcze większym. Czy to skała, która jest pod naszymi nogami, daje nam pewność stąpania każdego kroku, czy też lina obok jest niezbędnym atrybutem, żeby być pewnym siebie, bardziej pewnym siebie, żeby iść w górę albo w dół. Niezwykłe jest to, że im jesteśmy wyżej albo niżej, tym ten krajobraz jest inny. Odkrywają się przed nami albo zamykają widoki. Widzimy dalej bądź bliżej, bardziej szczegółowo bądź większą perspektywę mamy przed oczami. Ale ten moment, kiedy jesteśmy na samym szczycie, jest chyba największą nagrodą. Ten moment, kiedy widzimy wszystko, co Pan Bóg stworzył. I właśnie w tym momencie uświadamiam sobie zawsze, niezależnie od tego, na jakim etapie swojego życia jestem, jak wiele Bogu zawdzięczam, bo On stworzył te góry. To jest niezwykłe, że coś tak pięknego, majestatycznego, jednocześnie dającego tak wiele nam, stworzył Bóg. I wtedy to traktuję też jako lekarstwo na swoją pewność siebie, na zadufanie, na mówienie ja, na myślenie o tym, ile to ja mogłem zrobić, ile dzięki mi się stało. Wszystko dzięki Bogu. I właśnie w górach, na szczycie, albo idąc na szczyt, warto sobie śpiewać dzisiejszy psalm. Dzisiejszy psalm, który mówi o chwaleniu Boga, bo jest dobry. Chwaleniu Boga, który czyni dla nas wszystko, co najlepsze. Dał nam na własność ziemię. Prowadził swój lud przez pustynię. W pierwszym czytaniu pojawiają się szerszenie, które zesłał, żeby chronić lud Izraela. Bóg jest stwórcą tego świata. My jesteśmy częścią tego świata. I Bóg, stwarzając świat, stworzył go dla nas. I za to powinniśmy dziękować. Ja osobiście na pewno robię to za rzadko, za słabo, za mało intensywnie. Ale zachęcam siebie i ciebie do tego, żeby to robić, choćby teraz.